przystępujemy do punktu 21. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Ja bym tylko chciała jeszcze tutaj powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwie rozprawy 18 maja w sądzie QSA. Sąd podtrzymał, odrzucił skargę w całości pana radnego Miszczuka i pana Zaborowskiego. Może to są moje z ostatnich 3 lat obserwacje. Na pewno, gdy bywałem w gminie Nadarzy, nabywałem często 20 lat i więcej temu. Też z powodów rodzinnych, dlatego że tutaj mieszkali członkowie mojej rodziny. W porównaniu z tamtym okresem obserwuję rozwój rynku w Nadarzynie, ale na przestrzeni ostatnich lat raczej coś chyba dzieje się niedobrego, jakby ten rynek umierał. To jest moje osobiste spostrzeżenie, ale... Ale o jaki rynek panu chodzi? Może Nadarzynie. Jaśniej. Rynek w Nadarzynie. Ale centrum, tak? Plac Poniatowskiego. To nie jest odosobnione zdanie. Ja zarówno wśród moich znajomych, jak i sklepikarzy, których odwiedzam właśnie na rynku, na Placu Poniatowskiego, no taką opinię słyszałem wielokrotnie. Stąd moje pytanie, jaki macie Państwo jako Urząd Gminy, Panie Wójcie, plan, na, czy w ogóle taki istnieje, ale jeśli tak, to jaki plan na ożywienie? Bo aż prosi się, aby umożliwić sklepikarzom lokalnym na preferencyjnych warunkach, na przykład otwieranie jakichś kawiarenek, ogródków lokalnych. Aż prosi się, aby nasze no, lokalne, choćby ośrodek kultury, instytucje wspierały działalność tego rynku, właśnie rozwój poprzez organizację występów, festynów, konkursów, choćby orkiestra z Nadarzyna. Tego typu no, działań można podjąć, wydaje mi się, całkiem sporo. Ten rynek musi żyć, żeby zarabiali, żeby ci ludzie, najemcy zarabiali na siebie, bo inaczej oni umrą. Z głodu też. Dziękuję. Jeżeli chodzi o żywienie rynku. No jak pan był 20 lat temu w Nadarzynie, to pewnie pan zauważył, jak ten rynek wyglądał i ile trzeba było wysiłku, żeby ten rynek doprowadzić do takiej, w takim stanie, jakim on jest fizycznie, czyli w sensie kostki, kanalizacji, wodociągu. Powiem więcej, zdecydowana większość tych budynków to są budynki w rękach prywatnych, a więc niezarządzane przez, nie są w stanie mienia gminnego. Była inicjatywa, zresztą to podjęliśmy tą inicjatywę wyprowadzenia z rynku aut, które przyjeżdżają tylko po to, żeby tam zaparkować i pojechać z ZTN-em. To, że tam orkiestra nie grała, orkiestra gra kilka razy w roku, w ubiegłym roku też grała i będzie grała i w tym roku. Były tam robione jarmarki, festyny, są wystawy robione. W momencie, kiedy jest powiedzmy jarmark, festyn, różne inne rzeczy, ogranicza to. Ogranicza to dostęp do rynku. Może pomogłoby okresowe na przykład obniżenie podatków dla inwestorów, którzy by takie ogródki kawiarniane czy inne miejsca tego typu stworzyli, ściągające ludzi. Odnośnie ogródków wpłynął przez ostatnie lata jeden wniosek. On wpływa zresztą co roku, bo od tam chyba 3 lat czy 2 już nie pamiętam dokładnie, na okres letni, tak, żeby był ten ogródek. Natomiast to nie jest też taka prosta sprawa, dlatego że ustawienie ogródka na przykład tuż przy kawiarni, czy tam pizzerii, czy innego obiektu kulinarnego wiąże się z zajęciem pasa drogowego. I zrobienie tego wcale nie jest takie oczywiste dla tych przedsiębiorców, gdyż ta opłata wcale nie jest taka mała. Panie wicewójcie, proszę również nie odbierać tego do siebie. Czy występuje pan obecnie w jakiejś sprawie jako oskarżony? Bardzo chętnie na to pytanie odpowiem. Nawet chciałem w wolnych wnioskach zabrać głos na ten temat, ale skoro pan zapytał, to jest właśnie taki system działania. A system działania polega na tym. A więc wydałem decyzję
która mówiła o tym, że nie trzeba wykonywać raportu, tak, o działaniu na środowisko. Oczywiście ta decyzja, oczywiście mówię, bo to jest system działania pewnej grupy osób, ponieważ nie wiem, czy mogę wymieniać z imienia nazwiska, pan mecena nie będę się dopytywał, to powiem, że no, oczywiście osoby, które znajdują się na tej sali, to jest akurat środowisko, które możecie sobie państwo domyślić, ale nie wymienię z imienia nazwiska, zaskarżyły tą moją decyzję do prokuratury. Najpierw chyba było SKO. SKO otrzymało, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymało moją decyzję, tą co podpisałem, tak? Przygotowałem oczywiście raport rolnictwa. Utrzymało. To jeżeli utrzymało, było zaskarżone do prokuratury. Mówię w skrócie, bo to nie trwało tak szybko. Prokuratura w Pruszkowie umorzyła śledztwo, ale skarżącym przysługiwało odwołanie się do sądu. Zażalenie do sądu wpłynęło, sąd ze względów formalnych, a więc, że prokuratura nie przeprowadziła wszystkich merytorycznych działań, które powinna przeprowadzić, skierował to do prokuratury ponownie. Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo, ale skarżący mnie do prokuratury i do sądu przysługuje prawo zaskarżenia mnie. Czyli osobiście mieszkańcy, trzech mieszkańców, zaskarżyło mnie do sądu. Takie działania, to wie pan, jak to można nazwać? Trzy instytucje, trzy razy zostało to umorzone, odrzucone. Ale prawo, nie wiem, jak to się nazywa. Subsydiarny akt oskarżenia. Czyli pomimo, że wszystko zostało wyjaśnione, prokuratura wyjaśniła, umorzyła, to mieszkańcy, trzech mieszkańców konkretnie, z jednego akurat ugrupowania, zaskarżyło. I teraz pan się pyta, czy ja jestem oskarżony. Pięknie, pięknie pan to zrobił. Panie wicewójcie, kiedyś, ja bardzo tak fajnie wspominam takie to okoliczności, że zwróciłem się do pana organizacji czegoś tam. Pan mi udzielił odpowiedzi w ciągu 30 sekund. Tak jest. No, no, to taka możliwość pewnie. Tak. Proszę załatwić. Pan, inni ludzie być może są subiektywnie do tego nastawieni, ale pan jest urzędnikiem jakby samorządowym. Dlatego, panie Ryszardzie, bez żadnej zbędnej zwłoki, ale ze wszystkimi wymaganiami, które kiedyś, tak jak pan dobrze powiedział, 30 sekund panu odpowiedziałem i było oczywiście wszystko ok, ale teraz, nie daj Boże, gdybyś pan nie spełnił jakiegoś tego elementu prawnego, a nie daj Boże ja, to będziemy później razem odpowiadać. I dlatego o tym mówię. I dlatego trzeba przygotować imprezę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. I w tym piśmie te wymagania po prostu są wymienione. Ja deklaruję to, ja jestem na każdej sesji, pani przewodnicząca, to będę zainteresowany tym, żeby zadawać pytania. I proszę brać pod uwagę, nawet gdybym miał jakąś prowadzenie telefoniczną, gdzie muszę to pani pozwolić. Ja do pana radnego Nowaka. 20 lat radnym jestem, ale takiej firmy jeszcze nie było na wsi. Dwa tygodnie stoi znak z jednej strony, z drugiej strony dół. Dalej pół kilometra znowu z dołu. Ludzie, nie, i także jeszcze nie było wypadku. Zgłasza pan, ja to zgłoszę do oddziału inwestycji i będziemy rozmawiać. A ja jeszcze też mam do pana radnego Nowaka, tak już przypomniało mi się, bo na którejś sesji pan obiecywał, że na sesjach powiatowych będzie możliwość zgłaszania się, zabrania głosu. Teraz informacja zaraz czy coś już wiadomo, czy pan coś w tej sprawie zrobił? Znaczy, myślę, bo pan wicewójt wiedział o wczorajszej, że były rozmowy, tam gdzieś jest ukrócone, prawda? To tak samo na wczorajszej sesji była rozmowa, że Komisja Bezpieczeństwa i Prawa zajmie się statutem i będzie to wprowadzone do statutu i wtedy będzie można zadawać pytania. To jest wprost. Chciałbym podziękować panu wójtowi, że zajął się moim wnioskiem, jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, bo w tym wniosku właśnie sugerowałem, żeby upubliczniać, to było z 2 miesiące temu, tutaj pan wicewójt mi odpowiedział, że nie da rady, ale widzę, że jednak da rady i dziękuję bardzo, że mój wniosek został uwzględniony, więc czyli opozycja proponuje, a pan to wdraża. Brawo. Nie wiem, czy pan jest opozycją, bo pan się jeszcze nie określił. Natomiast jeżeli już teraz pan się określa, to już będę wiedział. Bo ostatnio pan starosta mówił, że jak najlepszym komitywie jest pan z wójtem. No okej, to może się wyjdzie. Pan nie wystąpił, żebyśmy z dnia na dzień publikowali, tylko pan wystąpił kilka lat do tyłu, tak? I zostało mi to, nie, przepraszam bardzo, to mi zostało udzielone w wersji elektronicznej przez panią Zielonkę, prawda?
I nie było z tym problemu. Dopiero problemy się są z zeszłego roku, z 2004. Pani Zielonka udzieliła panu informacji na temat rejestru umów. A teraz żąda pan tych umów. To jest duża różnica. Dlatego, że każdą z tych umów, czasami ta umowa ma 3 strony, czasami ma 15 stron, trzeba przejrzeć, zanonimizować i dostosować do tego, żeby można było nam dostarczyć tę informację publicznie.